Przez swoje, w ciągu swojego życia robiłam bardzo dużo różnych rzeczy. Obecnie zajmuję się próbą uratowania świata. Spędziłam wcześniej, w moim poprzednim życiu, 10 lat w branży modowej i bardzo to lubiłam. Ale nie miałam pojęcia, jak bardzo ona jest szkodliwa dla ludzi, dla środowiska. No, w sumie dla nikogo nie jest dobra, oprócz dla właścicieli koncernów. Po prostu wysłałyśmy Justinowi Bieberowi nasz t-shirt i naszą bluzę. Moja wspólniczka znalazła jego adres na Google Maps po kształcie basenu. No ale prawdopodobieństwo, że to w ogóle dojdzie i on to założy, czy go fotografuje, była 1 na miliard. Ale to się wydarzyło. Pokazałyśmy dzieciakom z Polski, że mogą być z Polski i robić fajne rzeczy i to było naprawdę super. Jak zaczęłam w ogóle całą przygodę z ekologiczną modą, no to wprowadziłam taki coś jak projekt 333, czyli na 3 miesiące zostawiłam sobie tylko 33 rzeczy. I to wtedy było wow, bo to naprawdę było się bardzo mało ubrań. Nagle się okazało, że można żyć z taką małą ilością ubrań. Chodźcie, jedzonko. Nie lubi. Ja opowiadałam o tym, że robimy same mleko owsiane. I zrobiłyśmy też chleb, który wygląda jak iPhone 10. Halo? Więc to jest to moje dzieło. Książka, jak uratować świat. I ona składa się z kilku rozdziałów o tym, co można zrobić. Czyli na przykład żyć roślinnie, jak dbać o ubrania i dlaczego moda jest taka zła, jak segregować śmieci. Niby oczywista, ale dużo z nas nie wie. Byłam taką wręcz ekoterrorystką i nie mogłam nic użyć z plastiku. I nigdzie nie polecieć, ale doszłam do tego, że w taki sposób też można zwariować i żadna skrajność nie jest okej. Więc staram się znaleźć taki balans między tym, żeby dbać o planetę, ale też żeby samemu nie zwariować i nie zabrać sobie wszystkich przyjemności z życia. Byłam takim blogerką, instagramerką i zarabiałam. Postawałam to, za co mi płacono. No ale potem, jak przeszłam na dobrą stronę mocy, no to się okazało, że mogę użyć tego narzędzia. I czegoś, co brakowało, bo wcześniej te wszystkie te dane o klimacie były w książkach, dokumentach, ale nie było ich pod ręką, w telefonie. Nie były lajkowalne, instagramowalne i też taki pokazany lekki sposób, bo to też było ważne, że właśnie nie musisz od razu przykuwać się do drzewa, tylko możesz nie wziąć plastikowej łyżeczki. Jesteśmy w bazarze miejskim, a działa to w następujący sposób, że możemy wynająć sobie na tydzień, dwa, miesiąc, ile chcemy, taki oto wieszak i sprzedawać na nim, jak widzicie, wszystko. A najbardziej przerażającą rzeczą, jaką odkryłam a propos produkcji ubrań, jest to, ile wody zużywają, czyli że biorąc pod uwagę, że mamy coraz mniej wody, nawet w Polsce, to jednak koszulka to jest około 3000 litrów wody, jedna para jeansów to jest 8000 litrów wody.